Do czego takie To używano? znaczy, to różnie tam, weźmy, o to pewnie do gry. Aha. Do maku może być. Do maku też? To jest takie drobne, że nawet używają, do... Współcześnie używają w piekarniach do maku. Do maku, aha, takie to się drobne. Do odsadzania maku. Aha. A to znaczy, są jednakowitej. A następnie, zaraz, drugie to jakieś będzie inne pewnie. O, a to znowu też jest inne. No właśnie, to są bardzo duże oczka. To znaczy, to tak zwane racze kiedyś się nazywały, ale tak jak moim zdaniem, no to też na racz to jest za gęsta ta kratka. Bo tak jak kiedyś, weźmy to. Co to jest, to, przepraszam, racz? To jest o takie coś, odsiewa się spod takiej maszyny śmieciarkiej. Kładło się zboże, to leciały plowy i zboże, a takie te kłuski, które tam z tych dawnych, to zostawały na tym, to się dopiero odrzucało tam gdzieś na jakieś... No to jest zwykła likpowego. Tak, zwykła, tak. Ale to tak. Dawniej, jak nie było tego drutu, tak, to rozumiem, że robiono zwykła. Nie no, były i z drutu, tak, tak. A pamięta pan czasy, kiedy na targach było tego bardzo dużo, kiedy przyjeżdżano na targi, żeby właśnie takie sita kupować? Pamiętam. Ja jestem przedwojenny. To jak to kiedyś było? Rzeczywiście tak brano, bo tak. Kiedy przestano, jak gdyby, kiedy zaczął ten produkt umierać? Kiedyś, no jak w Biłgraju, na przykład na targu, jak było, no to było ludzi tych i tam wszystko szło sprzedać. I sieczkę, i nawet i sieczkę, czy tam zboże do tego. No ale teraz to już powypierało to wszystko. Kupują gotowe, plastikowe? Tak, tak. No w ogóle, no dzisiaj mechanizacja jest wielka, że tam... A, choćby w samym gospodarstwie. Tak, tak, tak. A ma pan sito z Włosia? Proszę? Z Włosia końskiego, takie prawidłowe. Też pamiętam to, tak. I było robione, to taka sąsiadka robiła. Klasycznie. Miała taką ramę o wielkości jak o ten stolik. Tak. I tylko że też różne kolory były włosa. Nie wiem, czy to czarny było i biały. A potem malowali. Być może, że było malowane, bo to co ja pamiętam, no to było i czerwone i malowane. Tak, być może, bo biały i czarny kolor to się naturalny. Tak, tak. Tak. Czyli kiedyś jak pan robił takie sita, to nie wiem, całą zimę pan robił te sita, żeby później na targ mieć, tak, sprzedać, tak? A teraz tak. To już rozumiem hobbystycznie. No raczej tak. Jeżeli... Te łuby to są sosnowe? Tak, tak. Tak. Mhm. Ale to też trzeba umieć, wiedzieć z jakiej... No trzeba sposób. Umieć. I no, tutaj jeżeli chodzi, to musi też tam, taki, który tam stróże łuby, to musi się nawet popatrzy na sosnę, która się łatwo daje strugać. Mhm. So, takie, bo to... I to przeważnie jest murszate, się łatwo daje na środek. To znaczy, wiecie co to znaczy, jak jest sosna tam, jakaś tam murszata w tym. Taka uszkodzona. Tak, no właśnie. A z tego bielu właśnie robią te łuby. Ale to tylko z sosny się robiło? To znaczy, robili ze sklejki, ale ja wiem. To znaczy, tutaj tak jak w tej chwili, no to sosnowe przeważnie się robi, tak. Jest taka też maszyna, polownia, która ma trzy wałki i dwie korby. Tam przeważnie dwóch mężczyzn jest. Puszcza po cztery takich tych łuby i ono jak kręci tą polownią, to te wałki robią na okrągło. Że tak zwijają. Zwijają, tak. Zwijają. No a później spina drutem. I to znaczy, chodziłoby o największe jedno tam takie tego, a potem coraz mniejsze, tak żeby... I to wychodzi prawie centryczne. Maszyny. To są maszyny do robienia takich potrzebnych do sit. Obręcz. Dzień dobry.
Polownia się nazywa ta. Tak. Trzy wałki. I to wkłada przeważnie po 4 albo po 5 tych takich tych sklejek. I ono wychodzi i wychodzi okrągłe. A jak to kiedyś było? Czy ktoś się specjalizował w robieniu tych sit? Czy każdy sobie w gospodarstwie robił? No nie, to przeważnie tak, każdy nie robił. Nie robił. No to też trzeba umieć. I to jest taka robota nudna, że trzeba umieć, bo tam też, bo kiedyś nawet mówiłem tak do takiego jednego sąsiada, mówię, wiesz co, jakśmy zaczęli u ciebie robić, mówię, chodź mi pomóż. Pobył dzień czasu, porobiliśmy, no zapłaciłem mu ile tam powiedział, już więcej nie przyszedł, bo to znaczy młody nie będzie tego robił, ale tylko taki już starszy, który to znaczy też trzeba lubić przy drewnie. Nie nużyło, czy nie. Nie, ale to cierpliwości potrzeba, czy tak, pan się, cierpliwości, czy pan po prostu myśli sobie o czymś tam i robi? Cierpliwości naprawdę, tylko no już robi się to, co się lubi. Ja mówię, przy drewnie lubiłem robić i lubię. Tak.